A w naszym studiu samorządowcy, wicestarosta chojnicki Marek Szczepański, dzień dobry. Dzień dobry. I wójt gminy Chojnice Zbigniew Szczepański, dzień dobry. Dzień dobry. Minął miesiąc od tragicznej nawałnicy na Pomorzu. Czy jest taki obraz, taka scena, może taki człowiek, panowie, który staje wam przed oczami, gdy wracacie do tamtych dramatycznych chwil? Panie redaktorze, ja mam takie 4 wyraziste obrazy sprzed miesiąca. Pierwszy obraz, kiedy kilka godzin po tej nawałnicy, po tragedii, która dotknęła naszych młodych ludzi, harcerzy z Łodzi, organizowaliśmy wspólnie ze starostą chojnickim miejsce przyjmowania tych biednych harcerzy w zespole szkół w Nowej Cerkwi. Te ich twarzyczki, pełne nadziei, nie ukrywam, że razem z nimi często płakałem. To jest takie pierwsze niezapomniane wrażenie. Drugie wrażenie to poskręcane jak zapałeczki linie słupy energetyczne metalowej konstrukcji oparte o czworobok, poskręcane jak zapałki. Trzecie niezapomniane wrażenie to rozpacz wielu moich mieszkańców gminy Chojnice, którzy często stracili prawie cały dorobek życia. I czwarty niezapomniany obrazek, który będzie chyba w pamięci wielu mieszkańców Borów Tucholskich. Nasze serce Borów Tucholskich, rdzeń Światowego Rezerwatu Biory, Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przestał istnieć. Dzisiaj mamy kilka tysięcy hektarów kikutów pososnowych. Niektórzy mówią, że dzisiaj nasze Bory Tucholskie płaczą żywicą. To ten dramat widziany oczami wójta gminy Chojnice, a pan, panie starosto, jak pamięta tamten moment? Na pewno to, co powiedział pan wójt, to jest coś, co najbardziej utkwiło w pamięci. Natomiast dla mnie ten wizerunek lasów, które zostały powalone, tak wielkie drzewa, które zostały powalone w sekundy i ta cisza. Cisza Borów, w której nie ma śpiewu ptaków, i myślę, że to było dla mnie takie najbardziej traumatyczne przeżycie, poza tym całym nieszczęściem, jaki spotkał mieszkańców, czyli cisza, która w Borach zabijała. Kto był w Borach, to wie, że Bory zawsze były, tam odbywa się koncerty ptaków, natomiast teraz po tej nawałnicy była kompletna cisza. To już nie jest czas na ciszę, minął miesiąc, ale wciąż słyszymy poszkodowanych, którzy mówią, choćby w mediach, nie wiemy, co dalej. Pan, panie starosto, wie, co odpowiedzieć tym, którzy przychodzą i pytają, co dalej? Cała ta sytuacja przygniotła wszystkich, tak? Działaliśmy w dużej mierze spontanicznie, dlatego że pomoc, która do nas nadchodziła, ona była, tak jak wszyscy wiedzą, zbyt późna i niewystarczająca. Dzisiaj również ta pomoc, która napływa, ona nie jest koordynowana. Jest dużo też niejasności. One są co jakiś czas rozwikłane, natomiast mamy już miesiąc po tej nawałnicy i wydaje się, że większość zburzonych czy do odbudowy mieszkań powinna już być remontowana, natomiast procedury hamują tę szybkość i my stykamy się właśnie z tym, że procedury nas hamują. My chcemy jak najszybciej, jak najsprawniej, natomiast musimy, podlegamy pod odpowiednie przepisy i to nas blokuje. No właśnie, jak wielu ludzi czeka na odbudowę domów w waszej okolicy? Jeśli byśmy mówili z perspektywy powiatu, to ponad 1000. Natomiast ja mogę tylko mówić z perspektywy najpiękniejszej gminy w Polsce, gminy wiejskiej Chojnice, którą mam zaszczyt od 27 lat reprezentować. 700 budynków zostało uszkodzonych przez nawałnicę, w tym 350 budynków mieszkalnych. Do zamieszkania decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego nie nadawało się 6 budynków. Na szczęście mieliśmy w rezerwie kilka mieszkań komunalnych. Poza tym ratowaliśmy bezdomnych tymczasowymi przyczepami kempingowymi. Uda się odbudować te domy zniszczone, które nie dają się kompletnie do zamieszkania, odbudować przed zimą, panie starosto? No to jest zadanie, które przed nami stoi i nie tylko przed nami, bo nie może się rządzący od nas odwracać i mówić, że to teraz samorządowcy powinni z tym wszystkim sobie poradzić. My cały czas oczekujemy na pomoc ze strony rządu, wszelaką pomoc, również tą rzeczową, bo pieniądze to nie wszystko. Rząd powinien słuchać nas, samorządowców, jakie mamy problemy dzisiaj, po to, żeby wiedzieć, w jaki sposób pomóc mieszkańcom. Ale słyszał pan dzisiaj odpowiedź pana ministra, szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka, który mówi tak. Zwiększyliśmy rządową pomoc finansową na odbudowę domów ze 100 do 200 tysięcy złotych. Rząd niezwłocznie wprowadził uproszczone procedury związane z budową i remontem zniszczonych budynków. Już nie pozwolenie na budowę jest potrzebne, ale samo zgłoszenie na przykład. No tak, te przepisy obowiązują od 2011 roku, więc to nie jest sukces dochwalenia się tego rządu. Natomiast boli mnie przerzucanie odpowiedzialności
części na samorządy, bo przecież procedury, które są, jeżeli chodzi o szkody, to ustalają nie samorządowcy, tylko to ustala rząd. Jeżeli chodzi o oszacowanie strat, również było tak, że w pewien moment szacowaliśmy procentowo, następnie zmieniono zasady i szacowaliśmy kwotowo. Niewystarczająca ilość służb do tego, żeby komisje szacowały, więc to są wszystkie instrumenty, które ma dzisiaj wojewodowie mają i ma też rząd. Wszystkie siły, środki, komisje proszę sprowadzić do terenów, które są objęte nawałnicą i będzie na pewno szybciej i sprawniej. To wracam do pytania, czy uda się odbudować te zniszczone domy? Co pan mówi, panie wójcie, mieszkańcom u siebie? Jeśli uda się synchronizować znaczącą pomoc rządową, jeśli uda się synchronizować znaczącą pomoc samorządów z całego kraju, jeśli uda się synchronizować zaangażowanie moich mieszkańców, jeśli uda się synchronizować tysiące wolontariuszy, instytucji, ludzi dobrego serca, to myślę, że uda nam się zabezpieczyć dachy nad głową moim mieszkańcom do końca zimy. Mamy inny problem dzisiaj. Materiały budowlane są... Nie przed zimą, tylko do końca zimy. Przepraszam, no myślę, że przed zimą. Mamy inny w tej chwili problem. Jesteśmy świadomi tego, że pomoc rządowa jest znacząca, ale w przypadku gminy Chojnice na podstawie wstępnych szacowań już wiemy, że ta pomoc rządowa sięgnie poziom około 1/3 poniesienia strat poprzez nawałnice. Natomiast oczywiście też te osoby, które miały swoje budynki ubezpieczone, mogą też oczekiwać pomocy od ubezpieczycieli, ale nie ukrywajmy, ta nawałnica przede wszystkim dotknęła ludzi skromniejszych finansowo, dotknęła starszej materii budowlanej. To głównie te domy zostały zmiesione z powierzchni lub części tych domostw. Stąd między innymi w gminie Chojnice przygotowujemy pewien fundusz docelowy na tak zwane zasiłki celowe. Po zbilansowaniu otrzymanej pomocy ze strony ubezpieczycieli, jeśli budynki były ubezpieczone lub po przeanalizowaniu znaczącej, uważam, pomocy ze strony rządu, będziemy mogli indywidualnie trafiać do naszych mieszkańców i dodatkowo wspomagać ich zasiłkami celowymi. Natomiast jeszcze mamy inny problem. Brakuje firm dzisiaj dekarskich na Pomorzu. I tutaj apelujemy, co z tego, że moi mieszkańcy są po części już przygotowani do naprawy dachów. Też często w sensie finansowym, natomiast brakuje dzisiaj fachowców, dekarzy do naprawy dachów. To jest podstawowy problem dzisiaj w naszym regionie. Pewnie fachowcy nas słyszą i na pewno zareagują, w to wierzę. Panowie, na koniec tej części rozmowy jeszcze jedno pytanie, bo w Sejmie widzieliśmy dzisiaj czysto polityczną dyskusję na temat tego, co się wydarzyło. Zastanawiam się, czy to jest tak, że po tamtej nawałnicy w Chojnicach i w okolicach politycy porzucili partyjne barwy i byli naprawdę razem w tych pierwszych godzinach, dniach, tygodniach po tragedii? Panie starosto? Oczywiście, że tak. Co pokazało? Brać samorządowa bardzo szybko potrafiła wspólnie zorganizować pomoc. Pomoc, która płynęła chociażby do gminy Czersk, miejscowości Rytel, bo wszystkie media o tym pisały, z miejscowości Rytel została ta pomoc dystrybuowana do innych samorządów. Mało tego, nawet do innych powiatów. My również woziliśmy pomoc do powiatu sąsiedniego tucholskiego. Także wydaje mi się, nasza ocena być może jest subiektywna, ale ta społeczność samorządowa zdała egzamin. Byli u nas politycy że tak powiem, krajowi, tak? Posłowie, eurodeputowani również, dlatego że pomoc, którą my potrzebujemy, to nie jest pomoc na dziś, to jest pomoc na lata i jedynie Fundusz Solidarności, o który ubiegamy się, na pewno pomoże nam w odbudowie. I o tej pomocy rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w serwisie interia.pl. Marek Szczepański, Zbigniew Szczepański, bardzo panom dziękuję. Na razie. Dziękujemy. Rozmawiamy dalej.